No i super, co by tu wybrać i musiało mi to akurat przed nagrywaniem odcinka wlecieć? Serio? No dobra. Mistrzynie malowania rzeczywistości? Patronka sztuki. Patronka sztuki chyba te fajniejsze rzeczy dostaje. Chociaż nie pamiętam. Dobra, będzie patronką sztuki. No i siemanko kochani, witajcie w kolejnym odcinku z The Sims 4. Jak widzicie, od razu na start jesteśmy awans, bo im wbiliśmy malowanie obrazów, charyzmę muszę wbić jej. Aha! Ale mamy dostępne dni wolne, więc weźmiemy sobie najwyżej dzień wolny. Teraz tak, malowanie obrazów niezaczęte. Zabawa się by przydała. Co tam, Ami? Ogólnie tak, w poprzednim odcinku daj duży przy... jest tym smako... No, że lubi jeść. Nie pamiętam, jak się u kociaków to nazywa. No, bo ich... Tych nie znam. Ale no nic, nie... Tak bywa. W poprzednim odcinku... Ja zazwyczaj zapominam to usuwać, więc akurat się przyda. Było powiadomienie, że Aki ma wkrótce urodziny. Wydłużyłam na długi... Żeby życie było dłuższe. I jeszcze 4 dni, jaki będzie miał urodziny. Bo skoro zauważyłam, że bunia nam tak szybko dorosła w ciągu kilku dni, no to było ciut jednak za szybko chyba ten czas leciał, prawda? To teraz tak. Zabawę potrzebujesz. Czy bawienie się z bunią? Bunia już przecież nie śpi. A gdzie jest bałagan, ja ciebie proszę? Aha, bo się chyba nie wyczyściła ta. No dobra, ale nieważne. To bym chciała sobie zostawić. Schowaj do wyposażenia. Tylko nie mam gdzie tego powiesić na razie. Aha, i oczywiście jesteś zbyt spięta, żeby to wziąć, więc surfuj po kanałach. Lęki zwierzaków. Bunia się chyba telewizor... Bunia. A mi się chyba telewizora boi. Chyba... Festiwal miłości. Nie mamy z kim tam iść, więc sorry i nie pójdziemy. Nie wolno tak. Przestaniesz być spięta. Głaszczu uspokajająco. Tak, Niuniasio, tak. Usiądź obok mnie, przyjazne. Pochwal. Teraz coś jest nie tak. Co się stało? No, co się stało? Sorry, Jade, nie. A no tak, bo ja mam teraz ustawione działanie na większe. Ustawimy na 6 godzin. I napełnimy miskę. Bo ona jest głodna. Nie zauważyłam tego, niestety. No już, 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 Niunia. Wypuść? Aha, bo ona jest samotnikiem. Oj, przeżyjesz. Co to takiego? Klepnij sobie. No ale to nic. Jade, znowu coś chcesz? Nie, 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 koleżanko. A ty malujesz duży obraz, bo potrzebujemy malować. O, Niuńkę... Jak upadła? Czy ty idziesz właśnie spać w takim miejscu? Weź resztki. Ogólnie skoro są dwa kiciuchy, to kupimy jeszcze jedną łóżeczko dla kiciucha. Tylko, że jest jakaś podobna, ale... Dobra, postawimy to z łapką. Tylko... Bo się boję, że tu może jej coś przeszkadzać. No ale dobra, będą miały kiciuchy już posłanie, bo tak naprawdę Ami... Chociaż nie, bo Bunia już śpi na tym, na kanapie. To Ami nie potrzebuje posłania. No właśnie.
A mi będzie sobie spała. Tam a Bunia na kanapie, a potem i Bunia i Ami będzie spała gdzieś. Potrzebujesz do łazienki. Łazienkę potem. A znowu ten obraz maluję. No tu mamy to. Czy tutaj mamy... A, tu mamy te... Te zapyziałe podziwianie obrazów, które mi ostatnio nie wyszło. I muszę potem się dowiedzieć, co mi tak naprawdę w tym nie wyszło. Ustaw... Co 3 godziny może będzie najlepiej. Bo... Tego nie wolno. Mogę powiedzieć, że nie wolno? Chciałabym jej powiedzieć, że nie wolno takich rzeczy. A mi gdzie już się? Kot mi uciekł. Ja mam pomysł, zawołam je i po prostu je zamknę w domu, tak powiem. To będzie nie tak. I dzwoniąc wszystkie koty. Tak, bo żeby nie wychodziły z domu, bo potem mi się... Chodź, Bunia, teraz się pobawimy z tobą. Opieka nad zwierzakiem. Podnieś... Stroju nie mamy dla ciebie, ale się ubiorę. Chociaż tą kokardkę taką czy coś. Pogłaszcz. Junię też pogłaszcz. Aha, chciałam iść spać. Tak. Wal do drzwi od razu na starcie, bo już... Walcz. I narzekaj gniewnie na hałas. Więc wyluzuj. No ale już powinno być cicho. Jeśli będą jeszcze raz, to... Wyproś! Wypadł do siebie! Już! Poszedł! Bunia! Czemu śpisz tutaj? Dobra, idź spać! Łokę dokę. Aki, gdzie już jesteś? Tutaj oczywiście. Niuńki śpią. Jaka słodzichna. Poszła spać tutaj. Nie miałam jeszcze przykładu, żeby kot poszedł spać tutaj, więc... Właśnie, czy mogę już ulepszyć? Aha, nie mam. Dobra, nie. To jeszcze nie mam. No dobra, przeżyję jeszcze. I przydałoby ci się przed pracą jeszcze ćwiczyć przemowę. A mi co się stało, Niniasia? No tak słodko biega sobie. A, poszła. Też tak, jesteś głodna. Ale dzisiaj już ugotujesz coś. Nie ma tak łatwo. Naleśniki. Na przyjęcie będzie na dłużej. O, wyczyściło mi. Dobra, no, dajesz? Super. Zrobione. Teraz tak. Co robią kiciuchy? Bunia idzie skorzystać, a ta dalej miałczy na tego kwiatka. Ona chyba nie... To jest chyba obsesja, że ona tam go lubi, czy coś tam. I ona tak miała, czy tylko nie jedź mi w łazience spać, proszę. A ty sobie ugotuj, co tam masz. A ja będę dalej podziwiać kiciuchy. Ciekawe, czy kiciuchy mogą tu usiąść na tym. Nie spal tego, proszę cię, tu kotek biega obok ciebie, uważaj na niego. A teraz jedz. Właśnie się wykąpać musisz. O, ty niedobrzyzno. To było tu?
to gdzieś jest, że to się zgania za to, że on coś robi. To zabieram. No gdzie to jest? Ej, no przecież było kiedyś takie coś. Ej, no nie mówcie, że nie ma. O rany, nie? Zapomniałam się, do pracy jej nie puściłam. Dobra, idziemy do pracy. Aki wróciła, jej, dobra, ale teraz mam inną rzecz. Co mam zrobić, żeby Bunia mi nie drapała rzeczy? Mam zganią? Chodzi o to, że nie ma nic, żebym mogła jej. Kiedyś pamiętam, że było, po prostu się wybierało, że. Ale wannę mamy brudną. Ja nie mogę. Jak się skończysz kąpać, to weź ją potem wyczyść. Poproś o piosenkę, wyszczotkuj. Przytul. Przytul sobie kiciucha. No właśnie, i teraz wyczyść to. Co tam jeszcze? Ogólnie by się przydało, żebyś zaczęła znowu malować częściej. I ćwiczyć te przemowy, bo malowanie jak malowanie, ale ćwiczenie przemów jest najgorsze. To, co myślą o tobie inni, ma znaczenie, a podobno jest ktoś, kto wręcz nie. Przez to zastanawia się, czy moje zdanie na twój temat jest słuszne. Ej! No weź! Przecież nie mam złej reputacji. Festiwal kończy się za godzinę. A, bo jakiś festiwal trwa? Nawet nie zauważyłam. Tak prawdę mówiąc. A, wyczyściłam, bo miałam pełną. To pewnie coś tam jest. Chyba, że to ten festiwal miłości. Bo nie ma chyba pchliego targu. A nie, pchli targ jest. Dobra, to się nie przejmuje. Malowanie arcydzieła. Sprzedaj. Dobra, nie przejmuję się tym. Ile nam w ogóle jeszcze tego zostało poziomów? Tutaj ten i wybić na malarka. Złóż 5 arcydzieł. Wow, 10 poziom to nie jest jakoś trudne. Ami do mnie tam przybiegła. Wybaczcie, kotki, że ja was w ogóle teraz mam przez chwilę gdzieś, ale muszę niestety. Gdzie ty tam była? A, bo tam jest tyle miejsca aż. No dajesz, niunika. Chcę chociaż jeden punkt, żebyś wbiła. I potem ci już nie męczę i w ogóle dam ci spokój. Tak, już. Zadzwoń do niego na chwilę, bo nie po. Nie, jednak nie. Tak, sprzedaj. Jest za późno, żeby do niego dzwonić. Przypomniałam sobie. Ami poszła spać tam. Co się stało? Jaki dźwięk był? Nic mi nie wypadło nowego. Ja jedynie co, to się cieszę, że. Ci jedzonko. Sorry, nie pójdę nigdzie z tobą. Bunia! Ale ty żebrzesz.
Naprawdę. Dobra, jest już ranek, Aki już chodzi. To teraz zaczniemy coś malować z rana, bo jednak się przyda. Jak się słodziutko bawi. Jaka słodka niunia. O, jak pyca, jak pyca. Tak naprawdę przydałoby się kogoś. Ten. Kiedy my się z tobą naparzaliśmy? Ale no, zasłużyłeś sobie. Przeszkadzasz mi jako sąsiad. Najlepiej byłoby was chamsko wyprowadzić z tego mieszkania. Wtedy bym nie miała żadnych hałasów. Ale no, tak się nie da. Znaczy, dać się da, ale nie będę aż taka. Ziemna. Hopa, 120 wpada. Wiem, że wychodzi. O, akurat. Kiciuch. I piesek. No dajesz. Sprzedaj do galerii sztuki. Teraz tak, jeszcze tu sprośnię ukończone. No i malowanie masz. Zbudzające pewność siebie. Jest poniedziałek, dzisiaj będzie poczta. No! Co jest? Czemu nie mogę? Zgań. Nie wolno tego robić. Uspokój. A, bo jej się chce. A ona chyba nie jest wysterylizowana. Nie pamiętam co najmniej. Dobra. To się wysterylizuje. Jak wrócę z pracy, to zabiorę ją do weterynarza. I się pozbędziemy tego. O. No i dobra. Jest szósty. Co mi tam wpada? A, wspaniałych! No właśnie, no i akurat przyszło. Podobno pojawił się w chyba. Zaraz. My dzisiaj mamy urlop! Super! Zapłać za to, zjesz akurat. I zabierzemy niuniki. Teraz tak. Weź się ubierz. Ty się ubierzesz w trakcie już. Mam nadzieję, że nie pójdzie do kliniki weterynaryjnej w piżamie. Jak siedzi, jakie fajne. Dobra, koniec z zachwycaniem się Ami i w ogóle Abunia ma nas tyłkiem siedzi. Idziemy z Bunią i Ami. Jesteśmy na miejscu i pada. Cholerstwo znowu pada. No ja nie wierzę w to, co widzę. Ale to jest ta Juzia. Aha, czyli Ami nie może. Na sterylizację i na wizytę kontrolną Bunię weźmiemy. Zawołaj ją. Bo ona biedna, weź zawołaj. Żeby Niunia weszła tu. Ona nie może. Bo ona jest... Podnieś. Posadź tutaj. Bo ona chodzić nie potrafi po tych. Pogłaszcz. Pochwal. Właśnie, Bunia, jesteś już po tym zabiegu kontrolnym? Bo tak się tak wystarczy, że wkrótce przyjdzie po twojego zwierzaka. Czy mam jakieś te? Bo nawet nie mam pojęcia, co się działo z moim kotem. Ale no na sterylizację. Tamta se poszła spać. Panie weterynarzu. A bo ona nie chce jeść w ogóle z nim. No dobra.
No i teraz Niunia jest wysterylizowana. Dobra, nie czaję tego, co jest grane, co źle przeczytałam. Walę to. Dobra, nieważne. Lepiej, żeby leczyć chorobę. A, no okej. Bunia, ale długo czekasz. No, wstajemy, nie śpimy tyle. I znowu się schowałam przed weterynarzem. No. Zbadana szczepionkę. Skoro chciałam kiciuchy, to teraz ja... No patrzcie, zapisz zwierzaka na sterylizację. To nie jest odwrócenie skutków. To jest sterylizacja. I czemu ona wciąż nie została wysterylizowana? Nie wiem, gdzie pierdykło, nie interesuje się tym. Bunia, w końcu mam nadzieję, że będziesz miała ten zabieg. Czy ona w końcu jest wysterylizowana? Jak nie, to już to wale. Idziemy do domu. Basta, koniec. Nie chcę, nie, ja już nie myślę o tym. Teraz tylko muszę otworzyć drzwi. Odblokuj. Wejdźcie wszyscy, moi domownicy. Tak. Zablokuj, boty. Wy nie wychodzicie z mieszkania. Sorry. Nie ma tak dobrze. Teraz tak. Weź to sprzedaj. I zaczniemy dalej malować. Schowałam do wyposażenia. Dajcie mi momencik. Dobra, jesteśmy z powrotem. Przez rzeczy, które tu stoją, zawsze muszę to z kodem postawić, bo one nie mogą być aż tak blisko siebie. A jak stoi za blisko, to... Aha, usterka. Serio, ja nie wiem, co jest najgorsze w tym, co ona robi, że ona wszystko psuje. Mamy już prawie 10 tysięcy. I tak jak mówiłam, 10 tysięcy jak uzbieramy, czy troszkę powyżej, chcę odnowić mieszkanie. To nie, Aki musi wszystko psuć, co chwilę coś. Gry, niedźwiedzi. Nie, nie chcę iść jako niedźwiedź. Chcę dokończyć malowanie. Chcę, żeby poszła spać. I poszła do pracy. Tylko tego chcę w tej chwili. Jak dużo ci brakuje do tego zapóźniałego malowania? Jeszcze jeden obraz. Popartowy. A, tu jest gdzieś bałagan. Ale co jest z tym bałaganem? A, tu jest, dobra. Przepraszam najmocniej. Tylko, że zazwyczaj jest to na dany pokój. Karma dla psa i dla kota. Super, tak. Genialny pomysł na obraz. Teraz dajesz laska. Ogarniamy to, co mamy, bo już jest północ. A ty jeszcze musisz iść do spania. To sobie wyrzucę już sama. Idziesz spać. Dajesz, dajesz, dajesz. O, koty za tobą biegają. Aha, Bunia nie lubi toalety, a ta albo właśnie lubi, albo nie. Dobranoc. Dobra. Aki wstała, je już, jak oczywiście zazwyczaj. Bunia jeszcze śpi, a Ami sobie już je. Jak zwykle słodziaki już. Nie będę jej budzić, to sobie w ten. Wyżej zepsute jedzenie. Masz jakieś przy sobie? Masz. Te to samo tak przed nam. No dobra. No zjedz to. Przecież nie będziesz tego... Zostaw. Tak. Sama posprzątam.
Teraz tak. Tutaj ile to już są za 2 dni? Jeden dzień. No dobra. W takim razie, kochani, żeby nie przeciągać i żeby na sam koniec odcinka nie robić jej urodzin, to po prostu kolejny odcinek zaczniemy przyjęciem urodzinowym Aki i zaprosimy parę osób. Więc dziękuję serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam Was do odwiedzenia moich social media, stron na Facebooku oraz Instagrama, a także do komentowania oraz łapkowania filmu. Ale wiecie, najbardziej to do Was zachęcam, ale nie kuszę aż tak bardzo, to zasubskrybujcie kanał, żebyście byli na bieżąco. Trzymajcie się. No i hej!